Wszyscy lubią. Nie, 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 nie. Kochają. Kochają zarabiać pieniążki, mamonę, kasiorkę, hejsiwo, sałatę. Więc nakręcę serię filmów, właśnie poruszających ten oto temat. Temat pieniądza. Witajcie, drodzy kochani, w kolejnym wspaniałym odcinku Nowogórskiego. Ja oczywiście jestem Tomasz, a dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o, no, o zarobkach, o tym, jak zarabiać pieniądze i no, jakie są metody na to. Będę poruszać wszystkie metody, które ja przerabiałem, w których ja mam doświadczenie i wiedzę. Dodatkowo tutaj poruszę się o parę przykładów od mojego kolegi, który no, będzie za pół godziny u mnie, żeby się ze mną spotkać, więc fantastycznie. Jeszcze z nim o tym trochę porozmawiam i nagram audio oczywiście, przeprowadzę nim taki klasyczny wywiad, żebyście mieli jak najlepszą wiedzę na jego metodę na zarabianie. A dzisiaj będziemy poruszać właśnie temat stock fotografii, czyli jak fotograf może zarobić ze śmieciowych zdjęć, które mu zostały gdzieś z jakiegoś innego projektu. Stock fotografii, są to strony takie jak na przykład Cronstock, Adobe Stock, Shutterstock, Fotolia i wiele, wiele, wiele innych firm. One dostarczają dobrej jakości filery, jak ja to wolę nazywać, czyli zdjęcia, filmy, grafiki do różnorakich projektów za naprawdę śmieszne pieniądze, bądź za miesięczną subskrypcję, żeby tam dostać pakiet zdjęć. Też trzeba zaznaczyć, że są różnego rodzaju sztoki, medium, balki, no też, można też sprzedawać niezależnie. Balki to są właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, taki najbardziej popularny wersja właśnie tego stock fotografii. Czyli po prostu wrzucasz zdjęcie na jedną z tych wcześniej wymienionych stron, bądź stron, które nawet ja nie słyszałem. I tyle. Zaakceptują je, fantastycznie, masz zdjęcie. Ile możesz na tym zarobić? Na jednej sprzedaży możesz zarobić między złoty 50 brutto a 5 złotych. Jeśli, załóżmy, masz 350 zdjęć, różne oczywiście zdjęcia, jakie wszystkie wrzucisz, to na pewniaka 1/3 z nich, tak około 120-115, definitywnie na pewniaka będzie zaakceptowane i masz 115 zdjęć na sprzedaż. I to już tylko kwestia tego, czy te zdjęcia będą na tyle interesujące, żeby je sprzedać. Dla mnie najbardziej się opłacało sprzedaż zdjęć zwierząt i krajobrazów. Zwierzęta oczywiście się sprzedawały najlepiej. Jedno moje zdjęcie w ciągu jednego dnia sprzedało się 7 razy i po tym, jak się sprzedawało dosyć regularnie, co jakiś czas, kolejne parę sztuki. No, na nim zarobiłem najwięcej, na pozostałych też oczywiście trochę se dorabiam, ale najlepiej właśnie na zdjęciach kotów, psów, takich pierdół. Oczywiście wszystko zależy od waszej specjalizacji. Jeśli lubicie robić zdjęcia miast, spoko, na to też jest market. Lubicie robić zdjęcia elektroniki, produktów, gratulacje, to się chyba najlepiej sprzedaje na takich bulk stockach. Co do medium stock fotografii, to są bardziej wyspecjalizowane strony, które wymagają od ciebie już parę lat doświadczenia, jakichś tam też subskrypcji w niektórych przypadkach. I tutaj możesz zarobić trochę więcej. W niektórych przypadkach nawet do 50 zł za jedno zdjęcie. Tu są już zdjęcia trochę bardziej wyspecjalizowane, to są już bardziej aukcje, że to jednorazowego użytku. Czasami też pozwalają na wielorazowego, ale to wszystko zależy od strony, której używasz. Wszystkie strony, co najmniej te, które ja używałem, będą w opisie. Jeszcze to o tym przypomnę, nie martwcie się. Wspomniałem niezależną sprzedaż. Niezależna sprzedaż to chyba najprostsze, zakładasz swój własny sklep, stronę internetową, gdzie dajesz jakieś portfolio i możesz napisać: sprzedaję zdjęcia, proszę bardzo. I możesz na przykład sprzedawać w pakiecie jakieś kiepskiej jakości zdjęcia, powiedzmy 100 z takich kiepskich zdjęć, które na przykład na Adobe Stock się nie dostały, to możesz sprzedać po 10 dolarów. Proszę bardzo.
ludzie to kupują, to wiesz, deal życia i tak dalej. Ale możesz właśnie, najważniejszy atut właśnie niezależnej sprzedaży takiej stock fotografii to jest to, że możesz ty wyznaczać swoje własne ceny, a jeśli masz jeszcze kontakty z jakimiś firmami marketingowymi i tak dalej, to gratulacje, gratulacje. Możesz im też sprzedawać po atrakcyjnych cenach, na przykład 50% zniżki na mały networking, żeby oni tam powiedzieli, że o, ten koleś, ten fotograf Tomasz to jest nawet fajny koleś. No właśnie. I tutaj w sumie najciężej jest to, że trzeba utrzymywać swoją własną stronę, trzeba postarać się mocno o klientów, trochę promować swoją własną stronę i pokazać się z dobrej strony. Jak tego nie zrobisz, to nie oczekuj z niezależnej sprzedaży dużych wyników. Natomiast znam kolesia, który pracuje dwa, może trzy razy w tygodniu, gdzie zarabia, ile to było? Prawie 500 000 złotych przez te 2-3 tygodnie. A co on robi? Zdjęcia Mikołajów. I na swojej stronie je sprzedaje. Jedno zdjęcie, znaczy różnych Mikołajów, ale jedno takie przecinne zdjęcie chodzi po 1000, 2500 zł. Oczywiście wiele ludzi ich kupuje, w większości jakichś centrach handlowych, reklamach niezależnych, coś tego możesz je zobaczyć. Takiego Mikołaja. Wiecie, że ten koleś robił zdjęcia paru różnym osobom w stroju Mikołaja, dopasowanym oczywiście do człowieka, przez 3 tygodnie. Przez 3 tygodnie. Przez całą resztę roku je sprzedawał. 500 000 złotych. 500 000 złotych. Tak co roku. Fantastycznie. Nawet pamiętam, raz mi mówił, że dostał chyba 20-30 tysięcy złotych za jedno zdjęcie. Już było tak dobre. To jest dopiero sprzedaż. Ale trzeba mieć gadane, trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć dobry networking, communication skills i inne jakieś pierdoły. No i najlepiej, jakbyś miał też klientów z całej Europy, a nie tylko z Polski. Gdyż no, z całej Europy to jest o wiele więcej pieniędzy, jeszcze euro, więc w ogóle trading, jakieś inne pierdoły. Więc czy z tego da się dobrze zarobić? Wszystko zależy od Twoich umiejętności fotograficznych. Jak już mówiłem, najlepiej zarabiam ze zdjęć zwierząt, ze zdjęć krajobrazów, zresztą najlepiej właśnie, jak już mówiłem, ze zdjęć zwierząt. Moje najlepiej sprzedające się zdjęcie to jest właśnie zdjęcie kota, zrobione Samsungiem Galaxy S3. To jest w ogóle śmieszne. Więc telefonem też możesz zrobić, tylko musisz się upewnić, że jest dobrej jakości, że jest unikatowe, że to i tamto i tak dalej, i tak śmalej. Możesz zakupić jakieś dodatkowe rzeczy, żeby twoje zdjęcia były jeszcze lepsze. Ale to są inwestycje i to naprawdę zajmuje dużo czasu. Jak masz na przykład, nie wiem, robisz zdjęcia weselne czy coś z takich rzeczy i sobie możesz na przykład, że to portfolio, albo że możesz je sprzedawać osobom trzecim jeszcze, jeśli ktoś się zgodził, mi się nie zgadzali akurat. To możesz się właśnie wstawiać na takie strony stokowe i je sprzedawać. Naprawdę z czasem, jak im więcej masz zdjęć, tym ogólnie lepiej się sprzedają inne twoje zdjęcia ogólnie. No i masz więcej pieniędzy. Ja zarobiłem z jednej strony Adobe Stock niecałe 50 coś tam złotych przez okres pół roku. W sumie ze wszystkich stron, gdyż byłem na 7 różnych stronach i jednej mobilnej aplikacji, co sprzedawała zdjęcia, zarobiłem w sumie niecałe, przez ten sam okres pół roku, zarobiłem 2500 zł. Czy to jest dobry plan na biznes? No nie, ale jakbyś sobie właśnie na przykład regularnie dorabiasz sobie jako fotograf. No i przy okazji robisz zdjęcia, nawet takie artystyczne, produktów, ludzi z wesel i tak dalej. Powiedzmy, możesz je sprzedawać fantastycznie, to jest dodatkowy zarobek. 2500 na pół roku, 5000 rocznie dodatkowego przychodu. Jakbyś, nie wiem, zarabiał 25-30 tysięcy złotych ze swojego normalnego gigu. Fantastycznie, to jest dodatkowy zarobek nadal, więc nie ma co marudzić.
jakiś idealny plan na to. Jeśli nie możesz sobie założyć swojej własnej strony internetowej i sprzedawać z niej te zdjęcia swoje, to polecam właśnie otworzyć sobie na paru różnych. Adobe Stock, Chrome Stock, Shutterstock, Dreamstime, wieście, że sobie przypomniałem, Fotolia, Fope. Jest takich naprawdę, naprawdę dużo i zarejestrujesz się na nich wszystkich, wrzucisz w niektórych przypadkach może i te same zdjęcia, no chyba, że będzie opcja ekskluzywna, to też możesz rzucić na opcję ekskluzywną, ale musisz pamiętać, że jak wrzucisz na inną stronę, to tracisz naprawdę dużo pieniędzy, po pierwsze, i możesz dostać bana na tej stronie, gdzie podpisałeś o ekskluzywność, ale to już są już bardziej prawna strona kontentu, prawna strona formowania zarobku, więc to już nie nasza działka. Więc końcowe myśli, czy ja to polecam, czy to jest warte zachodu, czy można na tym zarobić, jak już mówiłem, to jest idealne na jakiś dodatkowy zarobek. Jeśli robisz strasznie dużo zdjęć, jest szansa, że większość, no część z tych zdjęć się sprzeda, więc może to być jakiś, można powiedzieć, bonus świąteczny. Na koniec roku sobie wypłacisz i gratulacje masz na święta. I tyle z tego. Jako ekskluzywny zarobek, że tylko na tym da się zarobić, to nie ma bata. No chyba, że robisz naprawdę takiej jakości zdjęcia, że możesz je sprzedawać po 200-300 zł za jedną kopię. I masz swoją własną stronę internetową. To jest fantastyczne. To wtedy możesz zarabiać, ile Bogu duszę zapragło. No ale nie każdego stać na utrzymanie strony internetowej. Dlatego czas na naszego sponsora, którego nie ma. Wszystko z mojej własnej kieszeni. Ale gdybym mógł, to bym polecił jakąś fajną stronę, która założy ci coś fajnego. Jak na razie kończę ten odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować, komentować. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, chcecie się ze mną podzielić jakimiś pomysłami na filmiki, oczywiście piszcie w komentarzach. Ja zawsze wszystko czytam. Nie zawsze odpowiadam. Zapominam albo ignoruję. Niestety takim jestem człowiekiem. Jeśli chcecie więcej o zarobkach, nie martwcie się. Mam przygotowane jeszcze cztery inne formy zarobku, też takie ogólne, z normalnymi pracami artystycznymi, bardziej szalonymi pracami, ze skamami, takimi oszustami, piramidy finansowe. Mam tu wszystko pokryte. Więc będzie fajnie. Żegnajcie. Do następnego odcinka. Kochani.